Dzień dobry, tu Renata. Witam w programie Gesty, które ratują życie. W dzisiejszym programie nauczymy Państwa, jak rozpoznać zombie. Zobaczycie, że to nie takie proste. Rzeczywiście, zombie nie myją się i gniją jak kiełbasy w pełnym słońcu. Ale to nie ich wina, to dlatego, że są martwe. Chodźmy. To były zombie. Wyglądają przerażająco, prawda? W dodatku strasznie cuchną. Znajdujemy się właśnie w centrum miasta, gdzie ludzie radzą sobie jak mogą. Niestety nie wszyscy mają możliwość przemieszczać się pod eskortą umbreli lub w opancerzonym samochodzie. Jeśli zombie ukryje się w tłumie, będziesz potrafił go rozpoznać? Weźmy na przykład tę osobę. Smród jest nie do opisania. W dodatku wydaje nieludzkie dźwięki. Podobieństwo do zombie jest uderzające, a jednak. Jeśli spojrzycie w jego oczy, są jeszcze prawie białe, a jego skóra nie jest nadgryziona przez robale. Buziaczki. Dzwinku. W dodatku umie mówić, nie ma więc żadnego ryzyka. O kurwa! Widzicie, przez tego pana, który nie stroni od alkoholu, nie zauważyliśmy, że idzie za nami zombie. Moja pierwsza rada, dbajcie zawsze o higienę i przebywajcie z czystymi ludźmi. Sygnał ze studia, będę musiała już kończyć. Mówię wam do zobaczenia i zostańcie przy życiu.